Moim celem jest wyjaśnienie istoty materii. Jej interpretacja do zaakceptowania, a nie wiedza hipotetyczna. Realizacja tego celu to moja sztuka pikturalna, która jest wiedzą we wszystkich dziedzinach, źródłem swoistej interpretacji, bez powtórzeń i bez symetrii. Thank you.
Nawet gdy uda się skorelować pewne prawa, człowiek uświadamia sobie, że harmonijny związek, który powstał, nie jest jeszcze odpowiedzią, że ponad tym istnieje jeszcze inny rodzaj związku wyższego rzędu, który jedni nazywają Bogiem, a inni o podejściu mistycznym nazywają poszukiwaniem istoty. Człowiek poszukujący w pewnym sensie, w pewnym momencie, wykracza poza czas, czas w tym znaczeniu, w jakim pojmowany jest on przez ogół. Wtedy, gdy czas ten już nie istnieje, można postrzec ogólne prawa, nie mające nic wspólnego z czasem w naszym rozumieniu. Czas, w którym żyjemy, jest anachroniczny w stosunku do czasu obiektywnego. Georges Yatrides, jeden z liderów światowego malarstwa drugiej połowy XX wieku. Twórca uniwersalny, którego obrazy są esencją naszej cywilizacji, a jednocześnie przywracają ludziom wiarę w ich własne odczucia.